chciałem grać w cudzysłowie dla ciebie pewne specjalny temat, jeżeli dobrze padłem do Portugalii, Pan profesor Piotr Wawrzyk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A ja już wracam do naszych gości w studiu. Jacek Kiziniewicz, Gazeta Polska Codziennie, Adam Ostrowski, Krytyka Polityczna. No, panowie, rozmawiając o tym kompromisie, rozmawiając o tych próbach wyjścia z obecnej sytuacji, to rzeczywiście chyba nie sposób nie porozmawiać o kondycji opozycji. Opozycji, która no, w ostatnich dniach, nawet ciężko mówić, że w ostatnich tygodniach, zanotowała bardzo bolesne wpadki. Z jednej strony wspomniana już wyprawa, i to wspomniane również przez naszych gości w studiu, wyprawa Ryszarda Petru do Portugalii, nie na Maderę, to bardzo mocno lider Nowoczesnej dementował. Z drugiej strony ugrupowanie, o którym nie wspomnieliśmy, czyli kot Mateusz Kijowski, no i te nieszczęsne faktury, które zostały ujawnione i które postawiły lidera kodu, może nie sam kota, lidera kodu, no w dość nieszczególnym świetle. No i coś, co chyba nam trochę umknęło, ale o czym rzeczywiście też komentatorzy donoszą, no, powrót pewnych walk frakcyjnych w samej Platformie. Wydawało się, że Platforma ten najgorszy moment ma już za sobą, to okazuje się, że tam znowu coś zaczyna iskrzyć. Czy to są wydarzenia, które sprawiły, że opozycja tak naprawdę nie ma wyjścia, musi na ten kompromis stąd nie chcąc pójść? Wydaje mi się, że opozycja powinna zakończyć spór i okupację sali sejmowej, bo wychodzi na niepoważną. Niestety, nie udało jej się zrobić z tego tematu, który byłby dla Polaków no, przyciągający, bym tak powiedział. Raczej wręcz przeciwnie, no jednak jak ktoś robi sobie kabaret, odstawia na mównicy sejmowej, no to wygląda, no dla każdego wygląda to niepoważnie. Ale to panie Jacku, no ile to jest problemem, że być może forma tego protestu, no nie do końca została przemyślana. Rzeczywiście no, zdarzyły się takie sytuacje, które no, mocno nadwątpiły ten wizerunek poważnej manifestacji, poważnego protestu. A na ile dużo większym problemem było to, że od początku na przykład od tego protestu dystansował się Kukiz 15 i bardzo szybko i coraz wyraźniej, na przykład zaczął się dystansować również klub PSL. To oznaczało, że no, opozycja po prostu nie mówi jednym głosem, nie jest w stanie mówić jednym głosem. Tak, znaczy, ale to moim zdaniem błąd strategiczny opozycji właśnie powstał, to była próba zjednoczenia się na siłę. Znaczy, kod i manifestacje kodu, w którym wszedł obok siebie tam Ryszard Kalisz i pułkownik Mazguła i jakiś tam i byli opozycjoniści z lat 80. i Nowoczesna i Platforma, i jeszcze tam PSL i kogo byśmy sobie tam nie wymyślili spoza PiS-u, to tam prawie był. I tyle tylko, że tych ludzi nic nie łączyło, poza tym, że poza niechęcią do Prawa i Sprawiedliwości. I moim zdaniem to był zasadniczy błąd. Znaczy, tego nie da się zrobić frakcji albo partii, albo ugrupowania aż tak szerokiego. Prędzej czy później te konflikty muszą się pojawić. A mało tego, pojawiają się dlatego, że liderzy jednak popełniają błędy. Czyli rację miał Grzegorz Schetyna, gdy delikatnie dystansował się od pomysłów tych wspólnych list wyborczych, które bardzo szybko się pojawiły. To jest dla mnie oczywiste, że miał rację. Znaczy, opozycja powinna być różnorodna, powinna być adresowana do różnych grup społecznych, załatwiać różnym, dbać o interesy różnych grup społecznych, a nie na siłę się jednoczyć i finalnie grup społeczeństwa, nawet te społeczeństwa, te archipelagi gdzieś tam, społeczeństwa obywatelskiego, nie mają, czują, że nie mają swoich reprezentantów w Sejmie, bo tak naprawdę chodzi tylko partią polityczną o władzę. To teraz pan Adam Ostrowski. Panie Adamie, to teraz może odwróćmy się od opozycji i spójrzmy na Prawo i Sprawiedliwość, bo cały czas rozmawiamy o tym, że opozycja trochę stanęła pod ścianą, tak, że nie miała wyboru, musiała na jakiś kompromis, musiała jakiś
ugodowy ruch wykonać, przynajmniej gest, na razie gest. Czy taki ugodowy gest Prawo i Sprawiedliwość też musiało zrobić? No, mówię tu o tym, czy na przykład poważnie traktować pewne głosy, które dochodzą z Prawa i Sprawiedliwości, mówiące o tym, że no, pojawiają się takie opinie, że być może zaszliśmy kawałek za daleko. Czego na przykład efektem było wystąpienie z partii pana europosła Jastrzębskiego. Tak, zdecydowanie. Zresztą już o tym mówiłem, że Prawo i Sprawiedliwość też ma poczucie, że się zapędziło i chyba akurat nie wystąpienie pana Ujazdowskiego, tylko ogólna ocena sytuacji wpływa na tą diagnozę, ale jednak chciałbym skomentować też sytuację, proszę bardzo, sytuację różnych sił opozycyjnych. Wygląda na to, że Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL, tak naprawdę te partie, które są w parlamencie, one się tak bardzo nie różnią. Prezentują pewien liberalno-konserwatywny światopogląd i różnice między nimi to są różnice ambicji liderów, czasem różnice taktyki politycznej. Powiedzmy, że teraz Nowoczesna zgodzi się na kompromis w sprawie budżetu, a Platforma się nie zgodzi, to będą po prostu grać trochę różne gry, ale na tym samym boisku. Natomiast bardzo znaczący głos w opozycji jest poza parlamentem. Mam na myśli nie tylko lewicowe partie, które są w tej chwili wszystkie pozaparlamentarne, ale też na przykład związki zawodowe, protest Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko reformie edukacji. Dzisiaj dowiemy się, jaka jest decyzja prezydenta w sprawie reformy edukacji. A to przepraszam, zatrzymajmy się, bo to jest dosyć istotny temat. Panie Adamie, jaka będzie decyzja prezydenta? Nie mam pojęcia, czekam z zapartym tchem, natomiast istotne jest to, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest w naturalny sposób reprezentowany przez żadną partię parlamentarną. Trzeba pamiętać, że Platforma Obywatelska nie prowadziła polityki korzystnej dla związków zawodowych ani nauczycieli. Że za poprzednich rządów te dwie siły były raczej na wojennej ścieżce. Tak, a Nowoczesna jeszcze w tej kadencji parlamentu zgłosiła projekt ustawy, która ograniczałaby możliwości działania związków zawodowych. Dla takich sił społecznych naturalnym reprezentantem byłaby Lewica, której dzisiaj w Sejmie nie ma. Więc ja widzę potrzebę, nie widzę potrzeby jednoczenia opozycji na siłę, także dlatego, że nie ma powodu, żeby za różne spadki kompromisowe komunikacje liderów opozycji parlamentarnej musieli zbierać cięgi ludzie, którzy za nie odpowiadają. Panowie, tu jesteście wyjątkowo zgodni. No właśnie. Może trochę inaczej rozkładamy akcenty. Natomiast chciałbym też o opozycji parlamentarnej coś dobrego powiedzieć i muszę powiedzieć, że zaimponował mi pan Kosiniak-Kamysz, który zauważył, że prawdziwy protest w obronie demokracji w tej chwili odbywa się w gminie Dobrzeń Wielki pod Opolem, który właśnie rozpoczął swoją konferencję prasową w Sejmie. Tak jeszcze dodam. Tak, to jest protest przeciwko poszerzeniu Opola o fragmenty okolicznych gmin, mimo braku zgody, a nawet stanowczego sprzeciwu ich mieszkańców. To jest też ciekawe, że taki protest nie przebija się aż tak bardzo do debaty publicznej i że pana to dziwi. No, z jednej strony mamy kilka gmin gdzieś w Polsce, z drugiej strony mamy salę parlamentarną okupowaną przez część posłów opozycji, bardzo ostry spór, zarzuty o pucz, o łamanie demokracji. To chyba nie powinno nas zdziwić to, że tego typu tematy się nie przydają, ale są zasadniczo właśnie dostępne całego problemu, bo opozycja w Polsce nawet nie próbuje być merytoryczna i to jest najgorsze w tym wszystkim. Ani Platforma, ani Nowoczesna, no trochę teraz, że zaczynają rzeczywiście PSL i Kukiz, tak, dużo, dużo bardziej, ale zresztą Lewica, no tam Barbara Nowacka wczoraj zajmowała się żubrami, jakiś w ogóle temat wymyślony przez Greenpeace, bo to też jest ważne, bo się zbliża koniec roku.
Znaczy, bardzo się cieszę, że i tu jest właśnie klucz, tak? Jeżeli opozycja musi robić to generalnie, to co robiła Prawo i Sprawiedliwość, będąc w opozycji. Jeżeli ktoś nie pamięta, jakie to było, to może sobie sięgnąć do archiwum Gazety Polskiej Codziennej i zobaczyć, jak działali politycy PiS-u, jak byli przy każdym konflikcie społecznym. Znaczy, jeżeli to w Opolu działoby się za czasów Platformy Obywatelskiej, to tam by było już czterech polityków. Przepraszam, panie Jacku, do pytania jest trochę też trochę tego, o czym mówiłem pan Adam. PSL jako jedyna partia opozycyjna zrozumiał, że ważna jest praca organiczna. Jedyna parlamentarna partia zauważyła ten protest, natomiast warto pamiętać, że protest mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki wspierają lokalne partie lewicowe, partia Razem i Zieloni. Jeden z członków lidera opolskiego Razem uczestniczy w tej głodówce. Więc lewica jest tam na miejscu. Natomiast ja bym nie zawoływał takiego protestu, bo każdy z nas mieszka w jakiejś gminie. Tak? Każdego zna do Mówiłem tylko o wymiarze medialnym. Znaczy, porównałem problem, który jest bardzo istotny dla mieszkańców tych kilku gmin, ale z drugiej strony w mediach mamy doniesienia mówione o tym sporze na samej lewicy. Tylko, że tutaj spektakl w pewnym sensie. Oczywiście protest w Sejmie i pod Sejmem też jest bardzo ważny. Tak, i też nie chciałbym myśliły wszystko. Ale to jest problem właśnie, że przyćmiewa wszystko i przyćmiewa realne problemy z demokracją, które uderzają w życie codzienne ludzi gdzieś tam na dole. I bardzo duża część sił opozycyjnych, jak i duża część mediów nie zauważa właśnie tych protestów, które moim zdaniem długofalowo są dużo ważniejsze. Właśnie dlatego, że każdy z nas mieszka w jakiejś gminie i każdego z nas dotykają takie codzienne... A właśnie uważam, że jest odwrotnie. Nie tyle nie zauważają, co sami sprawiają, że te protesty zostają na marginesie. No, proszę zauważyć, gdyby nie ta bezsensowna okupacja tego Sejmu, której nawiasem mówiąc już sami posłowie opozycji nie rozumieją, tak? Znaczy, już morale Szarda Petru do posłów Nowoczesnych mówiące o tym, że społeczeństwo może nie rozumieć sensu tego protestu. Ten list to była w ogóle jakaś żałość, to znaczy, że ta morale musi być na poziomie dna, tak? Na poziomie żołnierzy Wehrmachtu w 1945 roku. Ale trudno mieć pretensje rzeczywiście, jeżeli robi się cyrk z Sejmu, że ktoś się nie zajmuje tym, co się dzieje po polu. Niestety, ale proszę zauważyć, bo wynika to z tego, że opozycja po prostu chce iść na skróty. Od początku idzie na skróty, od początku mówi, że to koniec demokracji, dyktatura, faszyzm, nam nie wiadomo co i tak dalej. Używa mocnych słów, mocnych argumentów, chce nakręcić emocje społeczne, zamiast po prostu iść i pracować. Niestety, tak to wygląda. Nie tylko wtedy na samym początku. Ja myślę, że jednak protest w Sejmie miał sens, tylko liderzy partii sejmowych, opozycji parlamentarnej zgubili gdzieś ten sens po drodze, nad czym ubolewam. Natomiast jednak, tu chyba rzeczywiście się będziemy musieli zgodzić z panem Bogatowem, jednak większą wagę przywiązywałbym do tych codziennych spraw, takich jak poszerzenie Opola, ale również takich jak smog, który zaatakował duże polskie miasta w poprzedni weekend, jest problemem coraz bardziej zauważanym przez ludzi, coraz bardziej odczuwalnym w życiu codziennym. I również jest
problemem lekceważonym przynajmniej przez ministra zdrowia. To jest bardzo duże pole do popisu, pole do pokazania przez siły opozycyjne, że są po stronie ludzi, dbają o ich zdrowie. I większość partii parlamentarnych jednak tę okazję lekceważy. Ale panowie, możemy sobie wyobrazić liderów nowoczesnych, liderów Platformy Obywatelskiej, którzy wspólnie wychodzą podczas konferencji i mówią o tym, że będą walczyć ze smogiem. Znaczy, nie chcę być złośliwy, ale przyznam się szczerze, że ja nie za bardzo sobie to wyobrażam. A czy tak powinni robić? Ja przypomnę, że cały ruch ekologiczny w kule współczesnym zaczął się od problemu wielkiego smogu w Anglii, w Wielkiej Brytanii, w Londynie. To był 51 rok, chyba 4-9 grudnia. W ciągu zaledwie tych 5 dni zginęło z powodu smogu w Londynie chyba 4000 osób, 8000 po kolejnych dniach z powodu niewydolności oddechowej. I to był zaczyn ruchów ekologicznych, ruchów zielonych w Europie. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam w Grzegorza Schetyny mówiącego o smogu, bo rzeczywiście wychodzi na to, że ci posłowie opozycji w parlamencie po prostu nie mają za dużo do powiedzenia. I to jest cały problem. I zamiast się po prostu brutalnie powiem nauczyć, to nie chcą tego robić, tylko wolą mówić puste frazesy o końcu demokracji. Panie Adamie, tego typu tematy, tego typu działania byłyby skuteczniejsze pana zdaniem? Skuteczniejsze w dotarciu do takiego zwykłego obywatela? Na pewno opozycja parlamentarna byłaby bardziej wiarygodna, gdyby tak spraw nie lekceważyła i nie dawała się wpuszczać przez Jarosława Kaczyńskiego w taką pułapkę konfrontacji totalnej, bo ja jednak tutaj się pewnie zdecydowanie z panem redaktorem nie zgodzę. Wszystko wraca do normy. Uważam, że to Prawo i Sprawiedliwość podkręca tę sytuację i wpuszcza opozycję w kolejne pułapki, a do opozycji parlamentarnej mam głównie taki żal, że tak łatwo się daje w te pułapki wpuszczać. To panowie, informacja na koniec. Przed chwilą poseł Grabic, Platforma Obywatelska, poinformował, że Grzegorz Schetyna nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej tego, czy weźmie udział w dzisiejszym spotkaniu marszałka Senatu, więc cały czas na tę jedną ostatnią decyzję czekamy. No i pytanie, czy na przykład bez udziału lidera Platformy Obywatelskiej to spotkanie rzeczywiście będzie miało sens, ale to na odpowiedź chyba, żeby nie było, mam wrażenie, że nawet ten kompromis, tak jak go sprzedajemy, czyli znaczy sprzedajemy w sensie takim przez Prawo i Sprawiedliwość sprzedaje, to niepotrzebna w zasadzie nikt nie jest potrzebny, bo przecież przegłosować poprawki w Senacie PiS sobie może sam. Niepotrzebna jest jedna partia opozycyjna, Prawo i Sprawiedliwość, jedna partia opozycyjna, która przyklepie, że ten kompromis jest zadowalający, więc z tego powodu decyzja Grzegorza Schetyny nie będzie tutaj rozstrzygająca. Adam Ostrowski, krytyka polityczna, Jacek Kiziniewicz, Gazeta Polska Codziennie. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Jeśli sam przedziera się za Iwana Daszka, nie strata naszych głosów. Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót. I leci. I Samba chciałby tańczyć. Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki. Dalej do przodu. Popychajcie. Równo. Rytmicznie. Wstępem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Teraz jest taka okazja. Jeszcze raz serdecznie zapłać. Polskie Radio 24. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, jaki wpływ na gospodarkę mają wysokości stóp procentowych ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio.pl. Że mogą dowiedzieć się,
Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Za tydzień w Kanadzie, w sobotę w London, w niedzielę w Mississauga. Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące polską oświatę. W myśl nowych przepisów powstanie 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie stopniowa szkoła branżowa. Od września rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. O szczegółach Katarzyna Ingram. Prezydent Andrzej Duda mówił, że nie ma wątpliwości co do tego, że system edukacji wymaga naprawy i zmiany. Uważam, że ta reforma jest polskiej szkole niezbędna. Andrzej Duda zaznaczał również, że wśród rodziców, nauczycieli i samorządowców pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących reformy edukacji i były też protesty. Zarówno prezydent, jak i premier Beata Szydło apelowali o współpracę do rodziców i środowisk związanych z oświatą. Chcę zwrócić się do państwa, abyśmy przy wdrażaniu tej reformy byli razem. Na zmiany w edukacji nie zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, który chce przeprowadzenia referendum w sprawie nowego ustroju szkolnego oraz przygotowuje się do strajku generalnego. Minister edukacji Anna Zalewska zapewniała, że do końca marca pojawi się uchwała pokazująca sieć szkół. Większość samorządów jest już z takimi uchwałami gotowa. W związku z tym wydaje się, że takie referendum będzie zwyczajnie bezprzedmiotowe. Doradcą prezydenta, który będzie koordynował wprowadzanie reformy, został były wiceminister edukacji profesor Andrzej Waśko. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego wchodzi w spory zbiorowe z dyrektorami szkół. To pierwszy etap przed ewentualnym strajkiem spowodowanym reformą edukacji. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapewniła, że nauczyciele nie muszą obawiać się utraty pracy. Minister w TVP Info powiedziała, że reforma edukacji jest wprowadzana nie tylko dla dobra dzieci i ich rodziców, lecz również nauczycieli. W ciągu ostatnich kilku lat 45 tysięcy nauczycieli straciło pracę, więc oprócz najważniejszego, to znaczy budowania systemu dla dziecka i młodego człowieka, dla rodziców, którzy kochają swoje dzieci, zatroszczyliśmy się o nauczycieli. Wprowadziliśmy zapisy, które pozwolą na powstanie dodatkowych oddziałów i dodatkowych miejsc pracy. Szacujemy, że będzie to ponad 5 tysięcy. Uczniowie do nowej szkoły pójdą 1 września 2017 roku. Utrzymuje się wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza w wielu miejscach Polski, szczególnie na południu i w centrum kraju. Tak zwane dobowe poziomy alarmowe są przekroczone w 6 miejscach. Najwięcej toksycznych pyłów w atmosferze jest w okolicach Zabrza, Częstochowy, Żywca, Radomska oraz Wodzisławia Śląskiego i Rybnika. W tym ostatnim jest najgorzej, bo normy są przekroczone 7-krotnie. Oznacza to przebywanie na zewnątrz, stwarza zagrożenie dla naszego zdrowia. Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przyznaje, że tak złej jakości powietrza nie było jeszcze w tym sezonie grzewczym. W tym sezonie praktycznie poziomów alarmowych nie mieliśmy przekroczonych. Pojedynczo, sporadycznie występowały sytuacje z przekroczeniem poziomu informowania, ale w tym sezonie grzewczym nie przybrały one takiej skali jak obecnie. To, co należy w takim przypadku zrobić, jest określony plan działań krótkoterminowych, które opracowuje zarząd województwa, czyli marszałek województwa. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego mówi, że brakuje działań zwalczających zanieczyszczenia zarówno po stronie rządu, jak i samorządu. A także państwo Ewa i Ryszard Szusterowicz. Zmiana kotłów węglowych na inne urządzenia, może też kotły węglowe, ale mniej obciążające środowisko. Można powiedzieć, że powinniśmy używać dobrych paliw. Najlepiej w dobrych urządzeniach należy mamy jakieś urządzenia, to przynajmniej niepalne śmieci, niepalne odpadów węglowych, ograniczmy korzystanie z samochodu. I miejmy nadzieję, że w końcu zostanie przekroczona pewna masa krytyczna świadomości społeczeństwa, pewnego też zniecierpliwienia. No jak można długo znosić taką sytuację, jaka panująca w Rybniku, czy w Zabrzu, czy w Krakowie, to ułęga ludzkiej godności, co tam się dzieje. Państwo Barbara, w miejscowościach, gdzie przekroczony został poziom alarmowy, mieszkańcy powinni ograniczać przebywanie na zewnątrz do minimum. Szczególnie do tych poleceń powinny zastosować się małe dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z przewlekłymi chorobami układu krążenia i oddechowego. Cząsteczki pyłu PM2-5 wnikają do płuc oraz układu krążenia i mogą powodować astmę, zaburzenia rytmu serca, udary, a nawet zawały. Moskwa odrzuca oskarżenie Waszyngtonu o ingerowanie w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Rzecznik Kremla, komentując raport amerykańskich służb wywiadowczych w tej sprawie, nazwał go polowaniem na czarownicę. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W
Dmitrij Pieskow, odnosząc się do zarzutów stawianych Rosji, stwierdził, że raport służb wywiadowczych dotyczący ataków hakerskich został przygotowany nieprofesjonalnie. Z naszego punktu widzenia oskarżenia brzmią na poziomie, który jest amatorski i emocjonalny, oświadczył kremlowski rzecznik. Pieskow dodał, że władze Rosji są już zmęczone ciągłymi oskarżeniami i dodał, że w jego ocenie przypominają one polowanie na czarownicę. Dał też do zrozumienia, że Moskwa czeka na zmianę prezydenta Stanów Zjednoczonych, licząc, iż nowy gospodarz Białego Domu będzie bardziej skłonny do dialogu. Według rzecznika Kremla jest możliwe spotkanie na najwyższym szczeblu prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa, ale dopiero po inauguracji prezydentury tego ostatniego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracam do kraju. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na zachodzie, Pomorzu i Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane i duże i tu lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura od minus 26 lokalnie na południu, przez minus 19 na południu i na wschodzie, minus 16 w centrum, minus 7 na zachodzie, do minus 4 lokalnie na wybrzeżu. Wiatr słaby, tylko na Pomorzu i wybrzeżu dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po godzinie drugiej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gospodarka dla każdego. W Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, a dziś porozmawiamy o bezwarunkowym dochodzie gwarantowanym. Od początku roku pomysł testują Finowie, dając miesięcznie 560 euro 2000 bezrobotnym. Pieniądze te zastąpią zasiłki dla bezrobotnych, a ich otrzymywanie nie jest obwarowane żadnymi dodatkowymi warunkami. Finowie uważają, że taka forma wsparcia będzie motywować bezrobotnych do podejmowania pracy. Czy tak faktycznie się stanie? To już pytanie do naszego gościa. Jest nim Kamil Maliszewski, analityk domu maklerskiego mBanku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, czy ten eksperyment według pana się sprawdzi? Ja tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czy on się sprawdzi. Grupa badawcza jest zdecydowanie mniejsza niż planowano pierwotnie, także ten eksperyment został mocno ograniczony, co pokazuje, że też może Finowie nie do końca wierzą w to, że to będzie mogło się sprawdzić. Natomiast należy podkreślić, że taki model skonstruowania właśnie tego dochodu gwarantowanego powoduje, że nie istnieje ten negatywny czynnik zniechęcający ludzi do podejmowania pracy, gdyż no, każdy z tych bezrobotnych wie, że niezależnie od tego, czy podejmie pracę i jaką pracę podejmie, to ten dochód będzie otrzymywał. Więc wygląda to zupełnie inaczej niż przy zasiłku dla bezrobotnych, no, który się traci, więc można kalkulować, czy opłaca mi się iść do pracy, czy będę miał z tego dodatkowe środki, czy też jeżeli policzymy to, ile utracę zasiłku i ile zapłacę podatków, to tak naprawdę zyskam bardzo niewiele i wtedy mam mały impuls do podejmowania pracy. Więc taka konstrukcja wydaje się dużo lepsza z punktu widzenia właśnie aktywizowania bezrobotnych. Rząd Finlandii wierzy, że dzięki temu pomysłowi bezrobotni będą podejmować pracę. Pytanie, czy w Polsce taki pomysł udałoby się zrealizować, bo często słyszy się, że niektórym bezrobotnym nie opłaca się podejmować pracy. Więc nawet jeśli mieliby podjąć pracę, a mieliby pieniądze, to tej pracy by nie podjęli. Czy bardzo trudno jest porównywać naszą sytuację z Finlandią, gdyż rzeczywiście nasz system zasiłków jest zdecydowanie mniej hojny i trudno mi sobie wyobrazić sytuację w Polsce, aby komuś nie opłacało się podejmować pracy, komuś, kto żyje tylko i wyłącznie z pomocy społecznej. Ona jest w naszym kraju raczej niezbyt wysoka, obwarowana wieloma warunkami. Oczywiście słyszę się o jakichś pojedynczych historiach osób, które próbują się z tych zasiłków utrzymywać, lecz nie wydaje mi się, aby to był czynnik zniechęcający do podejmowania pracy. Trochę inaczej możemy interpretować oczywiście ten projekt 500+, który oczywiście można uznać za swego rodzaju wariację takiego dochodu gwarantowanego, tylko w tym wypadku przeznaczonego tylko i wyłącznie dla dzieci, który już ten element wycofywania się osób z rynku pracy na pewno w sobie zawiera. No ale z drugiej strony 500+ spełnia tę podstawową ideę dochodu gwarantowanego, czyli likwiduje ubóstwo. Tak, jest bezwarunkowy, więc właśnie te dwa wyznaczniki są bardzo istotne. No i trzeba to przyznać, że program 500+, jeżeli chodzi o program socjalny, tak, nie program demograficzny, odniósł zakładany skutek, tak, czy też nawet można powiedzieć, że przekroczył ten zakładany skutek, bo faktycznie skala ograniczenia ubóstwa, no to liczymy ją w setkach tysięcy, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, czy w milionach osób, czy
jeżeli chodzi o skrajne ubóstwo i ubóstwo, patrząc na te mierniki, które mamy w Polsce przyjęte, więc wygląda to naprawdę dobrze i obiecująco. A czy zgodziłby się pan z opinią profesora Scharfenberga, który na gruncie polskim jest największym popularyzatorem idei bezwarunkowego dochodu gwarantowego, że właśnie ten dochód może nie tylko likwidować ubóstwo, ale także stymulować przedsiębiorczość? Ze stymulowaniem przedsiębiorczości to jest trudne pytanie, bo oczywiście wydaje się, że niskie koszty w pracy w Polsce, który ten dochód gwarantowany na pewno by podwyższył i zlikwidowałby ten problem niskich płac, bo te osoby faktycznie nie byłyby zainteresowane podejmowaniem zatrudnienia, on ograniczał innowacyjność. Natomiast pytanie, czy w obecnej sytuacji, tutaj gdzie jesteśmy, kiedy stopa bezrobocia spada bardzo szybko i te najniższe wynagrodzenia rosną w bardzo wysokim tempie, tak? Słyszymy co chwilę o podwyżkach w kolejnych sieciach handlowych, gdzie te wynagrodzenia były niskie. Mamy podwyżkę płacy minimalnej, minimalną płacę godzinową, więc tutaj odnotowujemy progres i w tej sytuacji wydaje mi się, że niekoniecznie musiałby to być taki impuls prorozwojowy, szczególnie, że nie mamy zupełnie przetestowanej tej kwestii kulturowej niestety i to jest bardzo duży problem. Oczywiście część osób będzie uważała właśnie, że te osoby wycofają się z rynku pracy, środowiska te najniżej zarabiające będą w alkoholizm. To jest cała masa takich demagogicznych argumentów. Natomiast jedno, co możemy powiedzieć po prostu, że nie wiadomo, jakby to wyglądało, jakby to zadziałało na społeczeństwo. Na pewno en masse nie byłoby tak, że wszyscy stwierdziliby, że zostaną w domu, bo jednak pracownicy są potrzebni, przedsiębiorcy płaciliby więcej, a skoro ten dochód byłby gwarantowany, no to moglibyśmy łatwo poprawić swoją sytuację, a przedsiębiorcy też musieliby się o tych pracowników starać, polepszając im warunki pracy, co sprzyja innowacyjności, tak? Więc mogłoby to być takim impulsem. Pracownicy dziś są potrzebni, natomiast pytanie, czy będą potrzebni za 20-30 lat, no bo wiadomo, gospodarka coraz bardziej się automatyzuje, coraz więcej czynności będzie w przyszłości wykonywana przez roboty, więc nie będzie pracy dla wszystkich, więc być może ten pomysł z bezwarunkowym dochodem gwarantowanym będzie jakimś rozwiązaniem, aby nie sprawić, że duża część społeczeństwa będzie po prostu wykluczona z jakichkolwiek dochodów. Czy jeżeli ten postęp technologiczny będzie postępował tak, jak zakładamy, to faktycznie nie będzie raczej innego wyjścia. I to jest też dobry argument, aby rozpoczynać jak najwięcej takich eksperymentów. I tak naprawdę tak się dzieje, gdyż rzeczywiście kraje rozwijające się to jest trochę osobny temat, tamte eksperymenty prowadzone są już od wielu, wielu lat i przynoszą bardzo dobre efekty, natomiast wynika to z tego, że są to kraje rozwijające się, gdzie ten dochód gwarantowany był przyznawany bardzo biednym osobom i pozwalał im wyjść z tej biedy, podjąć jakąkolwiek inicjatywę. W krajach rozwiniętych powinniśmy to testować, bo po prostu nie będzie niej możliwości, no i też wiele osób z Doliny Krzemowej zaczyna o tym mówić, że jeżeli ta automatyzacja będzie postępowała, tak, mamy autonomiczne samochody, mamy całe fabryki w Chinach, gdzie te koszty pracy są bardzo niskie, które się automatyzują. No, to jasno pokazuje, że ludzi będzie potrzebnych coraz mniej, tak? Więc ten kierunek jest jasny. A państwa będzie stać na taki wydatek? No bo jeżeli byśmy tak szybko sobie policzyli dochód gwarantowany na przykładzie polskim, gdzie otrzymywalibyśmy 1000 zł każdego miesiąca i to z zaznaczeniem, że tylko osoby dorosłe, no to roczny koszt takiego programu to byłoby 370 miliardów złotych, gdzie budżet państwa w 2017 roku to jest 325,5 miliarda złotych. No i to pokazuje skalę problemu. Natomiast to też pytanie, na jakim poziomie ten dochód będziemy chcieli zagwarantować, komu go będziemy gwarantować, czy on będzie łączony z emeryturą, czy też nie. Więc jeżeli będziemy wykluczali poszczególne grupy, ustalimy wysokość, no i też oczywiście dostosujemy system podatkowy do tego dochodu gwarantowanego, gdyż bez tego to w ogóle nie można o tym tak naprawdę rozmawiać, tak? Te podatki wtedy dla lepiej zarabiających będą musiały być zdecydowanie wyższe i wskazuje się w tych badaniach, że 80% społeczeństwa zyska, ale 20% społeczeństwa będzie musiało stracić. Ale 20% tej najbogatszej części. Tak, 20% najbogatszych, oczywiście, więc
też tych, którzy mają dochody nie tylko z pracy, ale też z kapitału. A dochody z kapitału będą najprawdopodobniej rosły ze względu na automatyzację. Dochody z pracy spadają. Widać też, że udział płac w PKB na przestrzeni ostatnich dekad spada zdecydowanie. Więc to jest stała tendencja. No i nie będzie, oczywiście o ile zachowamy systemy demokratyczne, raczej innej możliwości, aby w jakiś sposób państwo zagwarantowało ten dochód. Bo to będzie większość. Z jednej strony gwarantowanie określonej sumy co miesiąc każdemu obywatelowi na pewno ułatwiłoby system pomocy społecznej, socjalnej w każdym kraju. Z drugiej strony pojawia się pytanie, czy uczciwe jest dawanie każdemu porówno. To jest idea i tak naprawdę no nie możemy odrzeć tego pomysłu z tej kwestii, że każdy dostaje tyle samo. Jest to właśnie bezwarunkowa, tak? Za to, że jesteśmy obywatelem, za to, że mamy jakieś tam prawa człowieka, chociaż akurat ciekawe, prawem człowieka jest prawo do pracy, a tutaj mielibyśmy prawo do dochodu, a ta praca zostałaby odłożona na dalszy plan. No, zmienilibyśmy zupełnie organizację społeczną. Nie dążylibyśmy, tak jak teraz się to dzieje w gospodarkach rozwiniętych, do pełnego zatrudnienia. Nie musielibyśmy ponosić bardzo wielu kosztów, chociażby wspierających przedsiębiorstwa, kreujących nowe miejsca pracy, tak? To zeszłoby na dalszy plan. A jak ten eksperyment społecznie by wyglądał, no to naprawdę nie mam pojęcia i myślę, że wielu badaczy w społeczeństwach zachodnich po prostu nie wie, jak to może się skończyć. Ja akurat z tym pierwiastkiem równościowym nie miałbym żadnego problemu, choć są na pewno osoby, które by taki problem miały, ale zaznaczając, że dochód gwarantowany nie likwiduje nierówności, tak? Każdy może pracować, każdy może zarabiać. Nie mówimy tutaj o dochodzie maksymalnym, tylko o dochodzie gwarantowanym. Więc ten impuls do przedsiębiorczości będzie dalej istniał. Kamil Maliszewski, analityk Domu Maklerskiego MAKU, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. A więcej na ten temat znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej www.gospodarka.polskieradio.pl. Ja za dziś już dziękuję. Błażej Prośniewski. Kłaniam się. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. Błażej Prośniewski, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy w tym tygodniu Puls gospodarki, a dziś w Polskim Radiu 24 gościmy Agnieszkę Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej, Przemysława Kwietnia, głównego ekonomista X-Trade Brokers. Dzień dobry. I ekonomista Marka Zubera. Dzień dobry. Cieszę się, że Państwo do nas dotarliście pomimo alarmu smogowego. Zresztą do smogu poniekąd dziś nawiążemy w audycji trochę później. Chciałbym jednak zacząć od Ministerstwa Rozwoju i zapowiedzi zmian, które mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania. Chodzi o pomysł wprowadzenia pełnej amortyzacji wydatków na inwestycje. Obecnie przedsiębiorca, inwestując 100 tysięcy złotych na przykład w maszynę produkcyjną, może zaliczyć w koszty 20 tysięcy złotych rocznie. Od pozostałej kwoty musi odprowadzić podatek. No i według wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz to rozwiązanie będzie można porównać do programu 500+, ale dla małych i średnich firm. Posłuchajmy. Zakup do 100 tysięcy złotych dla bardzo dużego przedsiębiorstwa nie jest być może tak dużą zachętą. Natomiast dla MŚP to jest już wyraźny bodziec. Jeśli przedsiębiorca dokona maksymalnego zakupu i pełnej amortyzacji, może zyskać ponad 17 tysięcy złotych. To dla małego, średniego przedsiębiorcy to jest już znacząca kwota. Nauczeni doświadczeniem, że Polak jest niezwykle kreatywny w wykorzystywaniu wszelkich przywilejów podatkowych i rzeczywiście tym, że nie stało się to łatwą pokusą do zakupu przysłowiowego samochodu z kratką, czy też kupu nieruchomości, to rzeczywiście stąd te maszyny i urządzenia. Właśnie dlatego nie znalazły się tam samochody, dlatego się nie znalazły tam nieruchomości. Stąd wyobrażamy sobie roboty skrzydłowe. Podczas wizyty w USA szef polskiej dyplomacji odbywa cykl spotkań. We wtorek weźmie udział m.in. w otwartej debacie Rady Bezpieczeństwa. O szczegółach wizyty mówi Joanna Wajda, rzecznik prasowy MSZ-u. Udział ministra Waszczykowskiego w debacie zademonstruje nasze zaangażowanie w rozwiązywanie problemów o charakterze globalnym i pozwoli na zaprezentowanie polskiego stanowiska w odniesieniu do jednego z ważniejszych tematów na agendzie Rady Bezpieczeństwa. Niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa, o które Polska się stara, to jest udział w pracach najważniejszej instytucji ONZ odpowiedzialnej za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. I postrzegamy właśnie nasze stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa jako szansę na wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej oraz impuls dla wzmocnienia globalnego wymiaru polskiej polityki zagranicznej. I właśnie ONZ w nowym
Jorku będzie kluczowy dla naszego sukcesu w wyborach w czerwcu 2017 roku, ponieważ właśnie w czerwcu 2017 roku ambasadorowie państw ONZ dokonają wyboru. We wtorek minister spotka się także m.in. z byłym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego i byłym sekretarzem stanu Henrym Kissingerem. W planie są także rozmowy z przedstawicielami przyszłej administracji Donalda Trumpa. W Polsce i poza jej granicami jak co roku odbywają się spotkania opłatkowe rodziny Radia Maryja. W tym roku ich uczestnicy mają szczególną okazję do tego, by podziękować Panu Bogu za 25 lat istnienia toruńskiej rozgłośni. W sobotę rodzina Radia Maryja spotkała się m.in. na południu Chicago. Ksiądz biskup Andrzej Wybych, biskup pomocniczy Chicago, zaznaczył, że Radio Maryja i Telewizja Trwam jest wierna prawdzie i Chrystusowi. 25 lat prawdzie. Ona była taka sama 25 lat temu, jak i teraz. Możemy powiedzieć tak po krakowsku, że Radio Maryja, jak również ludzie, którzy tworzą Radio Maryja z ojcem Rydzykiem na czele, po krakowsku mówiąc, nie cyganił, Radio Maryja i Telewizja Trwam ma to do siebie, że ono jest wierne właśnie Chrystusowi. Radio Maryja pełni dużą rolę w życiu rodaków, którzy musieli emigrować z ojczyzny. Polacy mieszkający za granicą w sposób szczególny doceniają informacje przekazywane zarówno w Radiu Maryja, jak i w Telewizji Trwam, zaznacza dr Sławomir Dąbrowski. Trzeba powiedzieć, że wiadomości Radio Maryja mogą śmiało konkurować z wiadomościami BBC, NBC, MSNBC i innymi, bo tamte praktycznie straciły już swoją wiarygodność. Radio Maryja natomiast rośnie, Telewizja Trwam rośnie i wiadomości tam są bardzo rzeczowe i prawdziwe. Szczegółowy plan świątecznych spotkań znajduje się na stronie internetowej Radia Maryja. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna. Zostały zapewnienie ustne, że... Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Można mieć poczucie, że handel aborcją. Znamy już wyniki śledztwa, jakie Komisja Kongresu USA prowadziła w sprawie nadużyć przemysłu aborcyjnego. Szczegóły w naszym dzienniku. Cetą w rolnictwo. Możemy spodziewać się zalewu rolniczych towarów z Kanady. Nasz dziennik rozmawia z profesorem Jerzym Szymaną z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uważaj, co podpisujesz. Jeśli nie rozumiesz zapisów umowy, lepiej jej nie podpisuj. Przekonali się o tym mieszkańcy Olszanicy z Małopolski, których wyprowadził w pole pośrednik nieruchomości. Brygada pancerna, a Trump. O wiele bardziej niż na sojuszników, Polska musi liczyć na siłę własną. Analiza profesora Mieczysława Ryby. Niepokalane serce i Rosja. Kiedy Rosja się nawróci? Dlaczego Portugalia zapłaci cierpieniem za zatwierdzenie aborcji? Pisze ojciec dr Stanisław Przepierski. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Czyli co to znaczy maszyny i urządzenia? Co tak naprawdę będzie tam kwalifikowane? To nie są nowe rozwiązania. Myślę, że w Polsce przez 15 lat ostatnich przerabiali, właściwie 27, bo od początku przecież zmian ustrojowych mamy różne pomysły, przerabiali różne sytuacje. Ja pamiętam koniec lat 90., kiedy wymiana okien w prywatnych domach właściciela od biedy można była kwalifikować ją jako zakupy inwestycyjne. W związku z tym to nie jest nic nowego. Zgadzam się absolutnie z tym, co powiedział przed chwilą Przemek. Największym dramatem Polski dzisiaj jest totalne zamieszanie w otoczeniu gospodarczym dla firm. I użyjmy wreszcie słowa załamanie inwestycji, bo my mamy do czynienia z załamaniem inwestycji. To jest wyraźny spadek nie dynamiki, tylko wartości inwestycji. Bardzo wyraźny, bo my dobijamy do 10%. I to w dużej mierze wynika właśnie z tego, że przedsiębiorca dzisiaj nie wie, co będzie za rok, co będzie za dwa lata. W tym sensie ta zmiana, choć pozytywna, no także wywołuje zamieszanie, bo proszę zobaczyć, ja się obawiam nagle wprowadzonych zmian, które są dla mnie niekorzystne, tak jak przecież zapowiedzi bardzo konkretne ministra Kowalczyka dotyczące 40% podatku przy powyżej 120 tysięcy przychodu rocznego. Ale ja także mogę się obawiać tych pozytywnych zmian, bo jeżeli ja dzisiaj wydam 100 tysięcy czy 200 tysięcy złotych na maszynę, a rząd mi za dwa miesiące zmieni w dobrą stronę przepisy, no to przepraszam bardzo, szlak mnie trafi, że ja nie poczekałem tych dwóch miesięcy. Jak popatrzymy sobie na rozwiązania amerykańskie, to jest oczywiście gospodarka, którą można kochać, nie kochać, ale mówmy się na odnosi sukcesy, to tam taki